Dzień dobry Państwu. Witam w programie Pozytywne Społeczeństwo. Mateusz Puchowski, certyfikowany terapeuta uzależnień, pedagog. Dzisiejszym tematem, Szanowni Państwo, jest cyberprzemoc. Jest to temat, myślę, że bardzo gorący, zważywszy na fakt, że dzisiaj przestrzeń online jest dostępna dla każdego. Można o każdej porze dzisiaj poserwować w internecie, ale też to, co najważniejsze, te wszystkie cuda techniki są dane w ręce dość często bardzo małych dzieci, które powodują, że jak dostaną czasami te zachowania ryzykowne i nieumiejętne, które prowadzą ich czasami nawet do bardzo poważnych konsekwencji. Dlatego, żeby ten temat nie był obcy, zapraszam Państwa dzisiaj do tego krótkiego wykładu. A więc, Szanowni Państwo, na początek chciałbym Państwu wytłumaczyć w ogóle słowo cyberprzemoc. Gdybyście Państwo sobie teraz wzięli ręką na ekranie i zasłonili słowo cyber, byście mieli Państwo tylko przemoc. W związku z tym, Szanowni Państwo, czym jest ta przemoc? Przemoc jest to zachowanie świadome i celowe zmierzające do wyrządzenia drugiej osobie krzywdy. O zachowaniu przemocowym mówimy wtedy, kiedy jest brak równowagi sił. Czyli wracając do naszego słowa, odsłaniając tą ręką człon cyberprzemoc, mamy ofiarę, która nigdy nie ma szans, bo sprawców cyberprzemocy jest tylu, ilu ktoś udostępnił może link, tylu, ilu ktoś zalajkował, tylu, ilu ktoś przekazał w formie linku albo może maila daną informację, zdjęcie ośmieszające drugą osobę. Szanowni Państwo, ofiara zawsze nigdy nie ma szans, a skutki opłakane bardzo mocnie, ale to za chwilę. Szanowni Państwo, definicja cyberprzemocy. Cyberprzemoc, zachowanie, które krzywdzi emocjonalnie drugiego człowieka. Tutaj się zatrzymam, Szanowni Państwo, krzywdzi emocjonalnie, nie fizycznie. Powiem, że skutki są naprawdę potężne. Od samobójstw, poprzez samookaleczenia, poprzez terapię długoterminową, albo dożywotnie bycie na lekach psychotropowych. To są takie skutki. O takich skutkach chcę Państwu powiedzieć. Osoby, które stosują cyberprzemoc, używają do tego celu internetu albo telefonów komórkowych, albo smartfonów, albo innych nośników audiowizualnych, które wraz z połączeniem z siecią internetową ślą informacje, gdzie się żywnie podoba. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o zastosowanie przemocy w użyciu technologii i informacji w komunikacji, podstawowe formy tego zjawiska to nękanie, straszenie, szantażowanie przy użyciu sieci, publikowanie lub rozsyłanie ośmieszających, kompromitujących informacji, zdjęć, filmów oraz podszywanie się w sieci pod kogoś wbrew jego woli. To są znamiona zjawiska cyberprzemocy. Szanowni Państwo, żeby dalej mówić o zjawisku cyberprzemocy, trzeba wiedzieć, jakie są role w zjawisku cyberprzemocy. Są trzy. Jest sprawca, jest świadek i jest ofiara. Kto to jest sprawca? To ten, który dokonuje tych wszystkich zachowań, które były wcześniej omówione. Świadek to ten, który świadczy, który był. Świadek to ten, który dostał na maila, to ten, który otrzymał być może SMS-a, to ten, który dostał link. Ale świadek równie dobrze może zaraz w szybkim momencie stać się sprawcą, kiedy go udostępnia, kiedy polubia, kiedy może daje łapkę OK, prawda? To już ze świadka szybko się robisz sprawcą. Może skomentujesz już śmieszne i obrażające czyjeś zdjęcie, też stajesz się sprawcą. Dlatego świadek to ten, który dostaje informacje, ale je nie udostępnia. W momencie udostępnienia z automatu stajesz się sprawcą. Dlatego cokolwiek zrobisz w sieci, zastanów się dwa razy, bo to, co zrobisz, już z niej nie znika. Ale o tym za chwilę. Ofiara jest jasna. To ten zawsze pokrzywdzony, to ten zawsze w najgorszej sytuacji. Szanowni Państwo, rys historyczny. Rys historyczny zjawiska cyberprzemocy, Japonia, 89 rok. Pewna sytuacja między chłopakiem a dziewczyną. Może by się na pierwszy rzut oka wydawała
jak każda inna. Chłopak zauroczył się w dziewczynie, ale bez wzajemności. Kiedy dziewczyna postawiła mu granicę, że chciałaby zostać tylko przyjaciółką, chłopak nie radzi sobie z uczuciami i emocjami. Dokonuje pierwszego aktu cyberprzemocy w historii, czyli bierze jej zdjęcie po przerobieniu jakimś skanie z ciałem nagiej kobiety, podłącza jej zdjęcie, potem kseruje to w bardzo znacznej ilości i tapetuje tym wszystkie drzewa, ogrodzenia, drogi dziewczyny do szkoły i całą szkołę. Dziewczyna, wychodząc z domu, zrywa to w pośpiechu, ale ogrom, który widzi na drodze do szkoły, przerasta ją, odwraca się i wraca do domu. Powiem szczerze, skutki opłakane, bo czytając tą całą historię, próbowałem sobie wyobrazić stan psychofizyczny tej dziewczyny jako terapeuta i powiem naprawdę, że ktoś brutalnie złamał jej psychikę do takiego stopnia, że dziewczyna chciała dokonać próby samobójczej. Depresja, która ją dopadła, na myśl o tym, co się dzieje, kto o niej, jak mówi, jak o niej myślą, myśląc, że to zdjęcie jest prawdziwe, powoduje, że dziewczyna cały czas jest pod opieką psychiatryczną, nawet czasami z powrotami na oddział zamknięty. Więc chłopak, który nie był pocieszony przez nią, skrzywdził ją bardzo mocno. Lata 90., Stany Zjednoczone, chłopak w zaciszu swego ogrodu, dość przy kości, udaje scenę walki z filmu Star Wars, z Gwiezdne Wojny. Zostaje nagrany przez sąsiada z dachu innego domu. Myśląc, że jest niewidziany, to nagranie powstaje. Chłopak, który nagrał to nagranie, scenę sztuki walki swojego sąsiada, trochę je manipuluje, dając tło, dając muzykę, przez pewne powtórzenia obrazu daje tak zwany scratch obrazowo-dźwiękowy. I szanowni państwo, sytuacja kończy się bardzo podobnie. Chłopak kończy jako ofiara, czyli na oddziale psychiatrycznym, z myślami samobójczymi. Jedyną formą terapii, która okazała się słuszna, to było zmienienie tożsamości i wyjechanie, pozostawienie swego domu rodzinnego, bliskich w miejscu zamieszkania i wyjechanie do innego stanu i próby zaczęcia nowego życia. Tak się skończył jedno kliknięcie, enter, zatwierdzenie krótkiego filmu w internecie. Przechodzimy do Polski, 2006 rok, Trójmiasto. Trzech uczniów postanawia zrobić psikusa, wykorzystuje moment, kiedy nauczyciel wychodzi z klasy. Biorą koleżankę, dwóch kolegów trzyma dziewczynę na ławce, jeden udaje współżycie, albo też próbuje ją całować, dwóch kolegów trzyma ją, jeden nagrywa. To była środa, dziewczyna w czwartek nie pokazuje się w szkole, w piątek popełnia samobójstwo. Tym faktem cała świata była tak poruszona, że kilka dni później na znak bycia razem z jej rodzicami, z całą rodziną, która cierpi, każda lekcja rozpoczynała się minutą ciszy. Sprawcy zostali skazani, ale od tamtego momentu problemem cyberprzemocy zaczyna się interesować też Polska. Powstają pierwsze lekcje, pierwsze zajęcia profilaktyczne w oświacie. Fundacja Dzieci Niczyje bardzo mocno szerzy kampanię Stop Cyberprzemocy, która jest fenomenalną kampanią, bardzo mocno oddziałującą na młodzież i dzieci, ale o tej kampanii na koniec trochę może szerzej powiem. Ale chciałbym na razie przejść, bo zaangażowała się bardzo mocno fundacja, która już nie istnieje, się przearanżowała, ma inną nazwę, ale wtedy tamta fundacja zrobiła pewne bardzo badania, z którym chciałbym państwa przedstawić, pokazać. Pierwsza rzecz, 52% internatów w wieku 12-17 lat
Przyznaję się, że za pośrednictwem internetu lub telefonu komórkowego miało do czynienia z przemocą werbalną, czyli dostawali treści o charakterze agresji i przemocy werbalnej. 47% z nich doświadczyła wulgarnego wyzywania, 21% poniżania, ośmieszania i upokorzenia, 16% była szantażowana lub zastraszana, czyli przemoc psychiczna. 29% badanej młodzieży potwierdziła, że ktoś podszywał się pod nich w internecie. 57% przyznaje, że była przynajmniej raz obiektem zdjęć lub filmów wykonanych bez ich woli. 14% badanych padło ofiarą rozpowszechniania za pomocą internetu kompromitujących ich materiałów. Szanowni Państwo, takie są dane, takie są fakty, ale to są nie wszystkie, tylko część, które chciałem Państwu zaprezentować i przybliżyć problem cyberprzemocy. Ja sobie myślę, że dziś te procenty mogą być trochę większe. Szanowni Państwo, kolejnym slajdem, który chcę Państwu pokazać, to są sankcje prawne, które wynikają właśnie z zachowań cyberprzemocy, których ofiarą mogą paść Państwa dzieci, Wy sami Państwo, ale też my, terapeuci, pedagodzy, wychowawcy. Pierwsza rzecz to jest naruszenie dóbr osobistych, a w szczególności nazwiska, pseudonimu, wizerunku oraz czci. Tutaj mówi o tym Konstytucja, artykuł 47, Konwencja o prawach dziecka, artykuł 8 i Kodeks cywilny, artykuł 23 i artykuł 24. Konsekwencje to jest grzywna plus koszty związane z dopełnieniem czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków. Żeby bardziej to wytłumaczyć, jawi mi się tutaj naruszenie dóbr osobistych, a w szczególności nazwiska, pseudonimu i wizerunku. Sytuacja polityczna, 2010, dwóch polityków ugrupowań zaproszonych do programu publicystycznego, rozmawiających na tematy wyborów oraz ze swoich frakcji politycznych, stanowisk, dochodzi do konfliktu słownego. Jeden z gości narusza dobra osobiste, w szczególności nazwisko i pseudonim i wizerunek drugiego polityka. Czuje się na początku bezkarny, ale jednak drugi uruchamia procedurę prawną. W trakcie sprawy oczywiście pan, który złożył doniesienie, wygrał, a sąd nakazał tamtej drugiej osobie przeproszenia publicznie w tym samym programie tej osoby. Kiedy pan poszedł i jeszcze mu nakazano wpłaty na cele charytatywne 4000 zł plus 2000 kosztów sprawy sądowej, czyli już miał 6000 plus, zdziwiony, bo był zaproszony za darmo do programu, ale kiedy musiał wykupić czas antenowy tamtejszej komercyjnej telewizji, cóż, koszty wzrosły drastycznie za dwa słowa. Czyli, szanowni Państwo, wagę dwóch słów można sobie wyobrazić. Idziemy dalej. Naruszenie czci, zniesławienie, znieważenie. Konwencja o prawach dziecka, artykuł 8, kodeks karny, artykuł 212, artykuł 216. Konsekwencja grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch. Szanowni Państwo, powiem szczerze, bardzo jest bliski te konsekwencje z racji tego, że wśród moich kolegów po fachu, zwłaszcza pedagogów, ta konsekwencja spotkała wielu uczniów, którzy nieśli się z zamierzeniem właśnie na nauczyciela chociażby. Dlatego, szanowny uczniu, zanim siądziesz do klawiatury i chcesz napisać, to zachęcam, żebyś korzystał z myślenia przyczynowo-skutkowego i myślał, zanim co napiszesz, bo to, co już napiszesz, w internecie zostaje. Nawet jeśli ty skasujesz ze swego konta, to zawsze już może ktoś to zeskrinować i mieć dowód, że takie miejsca miało, że takie zjawisko miało miejsce, ale też są miejsca, w których się to zapisuje, jak archiwum. W związku z tym zawsze właściciel portalu na żądanie policji może to odtworzyć. Włamania. Konwencja o prawach dziecka, artykuł 16 i kodeks karny, artykuł 267 i artykuł 268a. Konsekwencje: kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Tutaj mamy pewne widełki. No, wiadomo, że jak
Uczeń dla ucznia wkradnie się na skrzynkę pocztową i, nie wiem, skradnie tam czysty plik albo zapisany o mało znaczącym i istotnych wartościach, tak? Na przykład jak chociażby skan zeszytu z jakiejś tam lekcji, no to pewnie nie dostanie 5 lat, może dostanie ostrzeżenie, tak? Ale już jak kradzież i włamanie będzie miała już charakter polityczny albo bezpieczeństwa narodowego, ja sam myślę, że na 5 latach może się nie skończyć. Szanowni Państwo, mamy włamania, za włamaniami idą groźby. Groźba, tutaj mamy konwencja o prawach dziecka, artykuł 19, kodeks karny, artykuł 190 i artykuł 191. Konsekwencje: kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Groźby, zwłaszcza jak są tytułowane do nauczycieli chociażby, którzy korzystają z praw dla funkcjonariuszy publicznych. Faktycznie powiem szczerze, że byłem świadkiem wielu takich zdarzeń jako pedagog, który słyszał wśród swoich kolegów po fachu o takich zdarzeniach umieszczania uczniów w ośrodkach szkolno-wychowawczych, bo nie wytrzymali i chcieli skomentować może swoją ocenę za sprawdzian, może zachowanie pedagoga, który zachował się proceduralnie, a z jego punktu widzenia okazało się, że może nie, bo doświadczył jakiejś konsekwencji i chciał ulżyć swojej złości i nie bacząc na nic napisał o parę słów za dużo albo w ogóle cokolwiek napisał. Wulgaryzmy. To jest ciekawa sankcja, Szanowni Państwo, dlatego że kodeks wykroczeń, artykuł 141, coraz częściej portale, które chcą mieć pewną markę, pewną jasność, pewną też wartość, wprowadzają w swoim regulaminie, że zakaz komentarzy, jeśli chodzi o wulgaryzmy. Tutaj konsekwencją jest kara ograniczenia wolności, grzywna do 1500 zł albo kara naganna. Jeden przykład mogę tutaj przytoczę. Komunia, bardzo dużo gości, przyjeżdża rodzina z całej Polski. Chłopak podchodzi do organizatorów, czyli do cioci, i mówi: ciocia, czy mogę skorzystać z twojego komputera? Ciocia mówi: tak, bardzo proszę, zalogowała się na swoim komputerze. Chłopak spędził przed komputerem z 1,5 godziny. Goście po uroczystości komunijnej żegnają się, wyjeżdżają. Wszyscy goście są pożegnani, posprzątane po imprezie. Ciocia wieczorem siada do swojego komputera, chce skorzystać z komputera, wyskakuje jej właśnie ekran, który informuje, że dokonała przestępstwa, a mianowicie użyła wulgaryzmu na portalu takim i takim. No i koszt 300 zł. Sytuacja jest trudna, no bo człowiek z rodziny, ale zablokował dostęp do internetu. Zdarzają się takie sytuacje i coraz częściej. Ja jestem jak najbardziej za takimi rozwiązaniami, dlatego że to uczy nas kultury języka, która dzisiaj jest naprawdę w opłakanym stanie, zwłaszcza w mediach, ludziach, którzy mają się charakteryzować piękną polszczyzną, piękną mową, pięknymi wypowiedziami, a jednak nie. Nękanie. Kodeks karny, artykuł 107, konsekwencja: kara ograniczenia wolności, grzywny do 1500 zł albo karze naganny. Taką można otrzymać przez sąd i kodeks wykroczeń. Szanowni Państwo, powiem, żeby dobrze zrozumieć ten artykuł, też trzeba dobrze zrozumieć, co to jest nękanie. Sytuacja: mężczyzna, który spotyka codziennie piękną kobietę jadącą w tramwaju, podchodzi do niej i tak zauroczony jej pięknem proponuje, żeby się spotkali chociażby na kawę w jakiejś tam restauracji. Dziewczyna odmawia. Proceder pojawia się następnego dnia, dziewczyna odmawia. Dość często pytam swoich prelegentów, czy i też słuchaczy: Szanowni Państwo, kiedy to będzie nękanie? Kiedy podejdzie trzeci raz i spyta się? Niektórzy kiwają głowami: tak, niektórzy: no nie, no może jeszcze przez tydzień. A ja mówię: Szanowni Państwo, gdyby tak przez miesiąc przechodził, to by nie było to nękanie.
A oni się wtedy dziwią, ale jak to? Przecież przez miesiąc przychodzi, a ta dziewczyna mówi nie. Ale może odpowiada z uśmiechem na ustach, bardzo kulturalnie, nie, dziękuję, nie skorzystam. I za każdym razem mówi, nie, dziękuję, nie skorzystam. I tak przez miesiąc czasu. Ten mężczyzna odbiera sygnał, że ta osoba nie jest nękana. Więc od kiedy jest nękanie? Nękanie może już być drugiego dnia, pod warunkiem, że osoba nękana postawi granicę. Na przykład podchodzi mężczyzna i pyta się kobiety, dzień dobry, czy mógłbym się z panią umówić na kawę? A osoba odpowiada, nie, nie umawiam się z nieznajomymi. Jeśli jeszcze raz pan do mnie podejdzie, to będę uważała to za nękanie. Otrzymanie takiej informacji to jest granica. I osoba następnym razem, jak przyjdzie i zrobi to z pewną świadomością, oczywiście z pewnym komunikatem, który da osoba, że będzie uważała to za nękanie i zrobi to, będzie to wtedy uważane za nękanie. Dlatego od momentu to jest wtedy nękanie. Szanowni Państwo, cyberprzemoc a prawo polskie. Chciałem, Szanowni Państwo, pokazać pewną rzecz, jeśli chodzi o pomoc dla ofiar, żebyście może po drugiej stronie telewizora, ekranu, Państwo, którzy oglądacie, może ktoś z Was jest ofiarą, żebyście się nie się czuli wzmocnieni, to słuchajcie uważnie, bo ten moment jest ważny. Kiedy już doszło do przestępstwa i pierwsza rzecz to jest rozpoznanie i blokada, taki krok. Każdy, kto dostaje o sobie jakieś negatywne informacje, dość często sportowcy, może po nieudanym meczu, albo jakieś pewne spekulacje, czasami plotki powodują, że faktycznie o nich może się pojawić dużo informacji, ale nawet i na niższym szczeblu, to Szanowni Państwo, pierwsze co trzeba zrobić, to uspokoić się jako ofiara. Bo równie szybko, powiem z doświadczenia, przychodziły do mnie osoby, które były z ofiarami cyberprzemocy, pokazują mi wydruki w internecie. Proszę bardzo, ta sytuacja jest taka, czy mógłby Pan pomóc i tak dalej, ale ja patrzę po wpisie, no faktycznie na początku osoba obraziła, nękała, ośmieszała osobę, ale patrzę, drugi wpis osoby, która była ośmieszana, jest równie nieodpowiedni, czyli z nurtu cyberprzemocy w stosunku do tamtej drugiej osoby. Więc ja pytam, jeśli to chce Pani złożyć ze swoim dzieckiem, to też Państwo będziecie oskarżeni o cyberprzemoc. Dlatego uspokoić się na początku jest bardzo, bardzo ważne. Zawsze zachęcam, odejść od komputera, przejdź się po domu, zrób może 3 głębokie oddechy, ale przede wszystkim nie siadaj i nic nie odpisuj. Zazwyczaj, jeśli jesteś młodocianym, powiedz o tym dorosłemu. Jak już zaczniesz myśleć racjonalnie, trochę wyskoczysz ponad trudne emocje, nieprzyjemne uczucia, spróbuj pomyśleć racjonalnie i spróbuj zidentyfikować swojego prześladowcę. Druga rzecz, każdy portal, na który wszystkie komunikatory mają umożliwienie zablokowanie możliwości dalszej komunikacji, dodanie adresu mailowego do listy zabronionych lub niedozwolonych adresatów, blokada kontaktów w komunikatorze, dzisiaj to jest standard każdego portalu. Ale chciałbym jeszcze zachęcić Cię do tego, że jeśli nie wiesz, skąd jest ta treść i jest możliwość, że możesz dostać taką następną, możesz zawsze zrobić skan jako dowód. Kolejnym krokiem, który należałoby zrobić, jeśli sytuacja się powtórzy, to jest wyznaczenie granic, tak jak przy nękaniu. Kontakt z prześladowcą i żądanie o zaprzestaniu obraźliwych praktyk. Ostrzeżenie, że zostanie nawiązany kontakt z rodzicami lub nawet ze szkołą, jeśli zachowanie takie będzie się powtarzać, to jest w momencie, kiedy oczywiście wiemy już po identyfikacji prześladowcy, że taka osoba jest osobą nieletnią, że ma na kogoś gorzej, jak prześladowca jest nieznany. Ale jeśli wysyłamy taką informację do takiej osoby z zaprzestaniem, też również zachęcam, żeby zrobić skan, zrobić tak zwany folder. Mamy już pierwszy skan z pierwszego zachowania obraźliwego, z identyfikowania tego prześladowcy, zablokowania go też zrobić skan i oczywiście wysłania informacji, kolejny skan jako ewentualny dowód i trzymania. Zajmuje to mało miejsca na komputerze, a może być w przyszłości przydatne.
Szanowni Państwo, złożenie skargi to jest trzeci krok, jeśli cyberprzemoc po tych dwóch krokach dalej się będzie powtarzać. Większość zachowań zaliczających się do cyberbullyingu albo groźby, naruszenie prywatności, śledzenie nie jest zgodna z warunkami korzystania z witryny internetowej lub usług dostawcy internetowego. Złożenie skargi do usługodawcy może doprowadzić do odebrania prześladowcy lub jego rodzicom dostępu do internetu lub zawieszenia tej usługi, czyli korzystania z ich portali. Oczywiście można to zrobić. Oczywiście wysłanie takiej informacji do ludzi, którzy zarządzają daną witryną internetową albo są odpowiedzialni za ten portal, też winniśmy zrobić skan takiej informacji i złożyć go na kubkę do folderu, który już jest utworzony i mamy tam już z poprzednich kroków też skany. Po co to robimy? Zbieramy ewentualny materiał dowodowy, gdyby krok po kroku okazywało się, że nie zdaje to nasz egzamin. Mało tego, nawet jeśli usługodawca zablokuje konto, z którego dostajemy takie informacje, wiemy, że sprawca może założyć inne fikcyjne konto i z innego fikcyjnego konta nas prześladować. Ale trzeba pamiętać, że taki sprawca ma adres IP. I nieważne, ile kont sobie zrobi, wychodzą to z jednego adresu. Kolejnym krokiem właśnie może być zablokowanie tej usługi w internecie. Jeśli już doszło do przestępstwa dalej, czyli blokady nic nie pomogły, atakuje nas dalej. Szanowni Państwo, jeśli z ofiarą jest nasze dziecko i po ustaleniu sprawcy wiemy, że sprawcą jest człowiek, osoba, która chodzi z naszym dzieckiem do szkoły albo być może spotkali się w innej instytucji, może jakieś koło zainteresowań, to warto iść do tej instytucji i zgłosić to, że ta osoba może z tego kółka zainteresowań albo z tej szkoły dokonuje przestępstwa cyberprzemocy. Jeśli jest to szkoła, oczywiście pedagog, dyrektor, złożenie takiego doniesienia, sporządzenie z pedagogiem notatki służbowej, zrobienie zdjęcia, ewentualnie skanu albo kopii takiego dokumentu i również umieszczenia go u siebie w domu jako ewentualnie materiał dowodowy. Dlaczego w szkole? Dlatego, że jest tak, że być może gdyby te osoby nie były w szkole razem albo w innej instytucji by się nie znały, a gdyby się nie znały, nie doszłoby do takiego kontaktu. Dlatego szkoła jest czasami miejscem spotkań, nawiązywania relacji i dzięki tym miejscom powstają też cyberrelacje. Nie zawsze dobre. Po zrobieniu kopii takiego zdjęcia i proszenia dalej tej osoby, żeby zaprzestała, kolejną prośbą jest wysłanie listu poleconego. Jeśli przecież prześladowanie nie ustało, mimo zastosowania wszelkich możliwych środków, należy do rodziców prześladowcy skierować list polecony z żądaniem zaprzestania tego procederu z dołączonymi dowodami. List polecony gwarantuje, że odbiorą go rodzice i w razie braku działań zostaną pociągnięci do odpowiedzialności. Warto też, Szanowni Państwo, żeby zrobić kopię takiego listu. Po co kopia takiego listu? Aby mieć kolejny dowód, ewentualnie gdyby nie zostało zaprzestane postępowanie i zachowanie względem ofiary, czyli cyberprzemocy. Ważna jest też, żeby nadać to listem poleconym. Ta kopia, że przeszło przez pocztę, jest bardzo ważna. Czasami ten list warto też wysłać poleceniem z imieniem i nazwiskiem. Dziś jest trochę trudno przez fakt RODO, żeby to dotarło, ale też taki list, Szanowni Państwo, można nadać poprzez szkołę, tak? Czyli jak gdyby dać go pedagogowi, który przekaże go rodzicom, ewentualnie rodzic zadzwoni do rodziców osoby, sprawcy i poprosi i powie, jaka jest sytuacja i też może czasami przekazać za ich zgodą swoje dane teleadresowe po to, żeby rodzice mogli się skontaktować. Czasami to też już pomaga, wystarczy. Ale jeśli czasami nie dojdzie, bo czasami jest trudno ustalić rodziców, ostatnim krokiem jest kontakt z prawnikiem.
Czyli w najgorszym przypadku można zasięgnąć rady prawnika oraz rozważyć wytoczenie prześladowcy i jego rodzicom procesu z powództwa cywilnego, między innymi za zniesławienie lub za molestowanie. Czasami groźba rozprawy wystarcza, aby wirtualny przestępca zaniechał swoich praktyk. Dlatego czasami bierzemy ten folder, który mamy, te wszystkie skany możemy wydrukować, opieczętować i w postaci materiału dowodowego złożyć na karby rąk prawnika, obrońcy, który pójdzie i już będzie z urzędu nas bronił. Powiem, szanowni Państwo, tak przygotowane postępowanie, tak, znaczy tak być przygotowanym do postępowania prawnego, tylko świętuje jedną wygraną, Państwa wygraną, raczej sprawca się nie obroni. Szanowni Państwo, też wśród, powiem tak, że wśród organów ścigania powstało już wiele organów, które zajmują się tylko przestępstwami cyber. W związku z tym namierzenie takiej osoby po NIK-u, po adresie IP dla nich już nie jest żadnym problemem. Skonfiskowanie komputera i przejrzenie jego historii też już nie jest problemem, nawet jeśli dane są wykasowane. Ale też i kontakt ze służbami, które się zajmują cyberprzestępstwem, z portalami, na których był zamieszczane i umieszczane, też można to wszystko dzisiaj ustalić, mimo to, że już z punktu widzenia sprawcy nie ma już o tym śladu. Na zakończenie, szanowni Państwo, pewnie będą pytania dzisiaj jeszcze. Chciałbym przedstawić taki materiał Powiedz stop cyberprzemocy. Jest to właśnie materiał zrobiony przez Fundację Dzieci Niczyje. Był to film, ten film ma już ponad 10 lat, ale wykorzystanie i pokazanie cyberprzemocy jest w nim bardzo atrakcyjne, żeby pokazać młodym ludziom. Historia pokazuje dziewczynę, która się przebiera w szatni. Film jest dostosowany już naprawdę do oglądania w szkole podstawowej. Skierowany jest do szkół podstawowych i gimnazjalnych. I tam, szanowni Państwo, jest pokazane właśnie te trzy postawy wobec cyberprzemocy, czyli sprawca, ofiara i świadek. Kto jest tym świadkiem? Pokazane są też pewne konsekwencje, ale też jest pewna pokazana skala problemu, tak, poprzez może sytuację śmieszną i zabawną dla młodej grupki ludzi, potem narasta te napięcie i są pokazane konsekwencje. Sprawca na końcu nie śmieje się, tak jak na początku tego filmu, i to warto pokazać. Do tego materiału jest też podany numer zaufania dostępny, hiperlink, też na którym można się poradzić odnośnie cyberprzemocy, który funkcjonuje dalej. Szanowni Państwo, ten materiał jest dostępny też w internecie dla wszystkich szkół do pobrania, bo tak był wysyłany, można było dostać pakiet, ale mimo że dzisiaj upłynęło sporo lat od tego materiału, można też nabyć, nie dość, że ten film jest dostępny na portalu YouTube, to też równie dobrze do tych zajęć można konspekt zajęć znaleźć też i pobrać na stronie właśnie Dzieci Niczyje, którą prawdopodobnie przekieruje Państwo na już nowo powstałą fundację. Te materiały są do pobrania, lekcja do zrealizowania w ciągu 45 minut. W związku z tym, szanowni Państwo, zachęcam, żeby korzystać. To, co tylko może Państwa się przytrafić, to dzieci mogą się śmiać, bo telefony, które są użyte w tym filmie, już są na nich przestarzałe i staroświeckie, i widząc niektóre ujęcia się uśmiechają. Ale teraz czekam na pytania, szanowni Państwo. Może są na linii jakieś pytania, więc słucham chętnie. Jak mogę sprawdzić, czy moje dziecko jest ofiarą cyberprzemocy? Takie padło pytanie od słuchacza. Szanowni Państwo, przede wszystkim trzeba mieć dobry kontakt z dzieckiem.
I o tym też będzie jeden z odcinków, jak budować relacje, jak rozmawiać z dzieckiem, żeby do nas słuchało. Ale przede wszystkim, jaką mamy relację, tak? Ja sobie myślę, że też i dziecko, które zostanie, powiem tak, w swoim doświadczeniu, jeśli się spotkałem z ofiarą cyberprzemocy, to raczej ofiary cyberprzemocy chętnie przychodzą raczej do pedagogów niż do rodziców, ale rodzic w takiej sytuacji tak czy siak pracuje nad tym, żeby dziecko skontaktowało się ze swoim rodzicem, a jak tego nie zrobi, to pedagog jest zmuszony z pewnych procedur to zrobić. Ale jak to zrobić? Czyli dobry kontakt z dzieckiem, też żeby telefon, który dziecko ma, był dostępny też dla rodzica. Zwłaszcza kiedy jest dzieckiem niepełnoletnim. Jak jest już pełnoletnim, oczywiście telefon może być tajemnicą, nie wiem, dane albo informacje, albo korespondencje z innymi bliskimi osobami mogą być już tajemnicą, ale kiedy dziecko jest niepełnoletnie, a za telefon płaci rodzic, czyli za dostęp do internetu, za numer i tak dalej, więc rodzic też jest pełnoprawnym właścicielem. W związku z tym można wypracować pewien kompromis, że wtedy widzimy, co dziecko robi na telefonie, ale też i sygnały niepokojące, które mogą być, na przykład, że dziecko dostało taką informację, czyli współpraca między rodzicami, jeśli są w szkole, na wywiadówkach, zachęcam, szanowni rodzice, poznawajcie się. Jeśli na przykład kolega waszego dziecka dostał jakąś informację, zawsze się można podpytać, czy do mojego dziecka nie było wysłana informacja, na przykład mail, albo na przykład właśnie informacja zbiorcza, bo czasami w telefonie się wyświetla, albo na przykład w mailu zbiorczym, do kogo została wysłana informacja. To też może być już informacja, czy nasze dziecko też mogło dostać takie treści, czy nie. Dobrym też rozwiązaniem są aplikacje na telefonach dzieci, gdzie rodzic może poprzez zainstalowanie na aplikacji na telefonie dziecka i swojej obserwować, co dziecko robi w telefonie, ile korzystało z internetu, na jakich portalach bywało, też ile spędzało na nich czasu. Są też aplikacje, które pokazują, jakie treści i po jakich stronach poruszało się nasze dziecko. Jeśli wyskoczą nam strony niepokojące, nie dla nas, niejasnych dla nas adresach, w związku z tym zawsze można przyjść i rozmawiać. Słuchaj, widziałem dzisiaj, że byłeś na stronie, która nie jest przewidziana dla ciebie. Możesz mi to wytłumaczyć i już rozmowę. Jeśli dziecko nie chce wytłumaczyć, ma jakąś tajemnicę, to znaczy, że już coś jest na rzeczy. I zawsze można poprosić, proszę o telefon. Chciałbym zobaczyć, na jakiej stronie byłeś. I historia telefonu można zawsze sprawdzić i umówić się z dzieckiem, że jeśli nie chcesz mi pokazać historii telefonu, która jest może też czasami skasowana, to też się można umówić, że masz telefon, ja ci daję telefon, ale umawiamy się na jedną rzecz, nie kasujesz historii telefonu, żebym miał zawsze do niej wgląd. I po historii telefonu zawsze można sprawdzić, gdzie dziecko bywało. A jeśli dziecko skasuje, można się równoznacznie mówić, jeśli kasujesz historię telefonu, to dla mnie jest informacja, że to jest równoznaczne, że jesteś na stronach, na których byśmy się nie umówili, że masz być. I równie dobrze można pozbawić na jakiś czas, jako konsekwencja wychowawcza dziecka takiego telefonu. Myślę, wydaje, że chyba, drogi słuchaczu, dość wnikliwie się wypowiedziałem na twoje pytanie. Nie wiem, jest jeszcze następne pytanie? Ostatnie pytanie? Na mediach społecznościowych. Córka pisze wulgarne słowa na mediach społecznościowych. Prosta rzecz. Pierwsza rzecz to jest ustalić, czy portale społecznościowe, zalogowanie się przez córkę na tych portalach jest zgodne z regulaminem. Szanowni Państwo, wiele osób bardzo mocno neguje wiek. Wiele osób na przykład loguje się na portalu Facebook, który jest od 13 roku życia, a po szkołach, szanowni Państwo, z praktyki, w których ja chodzę, szkole młodzież, rodziców i pedagogów, okazuje się, że osoby w klasie trzeciej szkoły podstawowej do klasy szóstej, gdzie nie powinny mieć jeszcze konta na Facebooku, już mają. A konto Facebook jest od 13 roku życia, tak, regulamin. Więc ja zawsze pytam prosto w oczy,
Dlaczego masz konto, jak nie masz 13 lat? Co zrobiłaś? A coś tam przesunąłem. Próbują to zniwelować. A ja to nazywam prosto: dokonałeś oszustwa. Czyli już eliminujemy osoby niedojrzałe, które korzystają. To jest argument. Jeśli wyrażasz się tak na tych portalach i mało tego, jeszcze nie jesteś pełnoletnia, to już powinieneś z nurtu rzeczy wykasować. Po drugie, jeśli ktoś używa wulgaryzmów, to zawsze można jako konsekwencja zablokować dostęp. Chyba że rodzic stracił autorytet w oczach dziecka i nie jest słuchany, to oczywiście zapraszam na warsztaty umiejętności wychowawczych. To znaczy, że granice dziecko sobie przesunęło w takim stopniu, że już funkcjonuje w przestrzeni podsystemu rodzicielskiego, o czym mówiłem wcześniej już w wykładzie o rodzinie. Czyli, szanowni rodzice, prawdopodobnie, jeśli dziecko ciebie nie posłucha, to znaczy, że ma już tak przesunięte granice i zbudowałeś z nim relację przyjacielską, że warto odbudować chyba rodzicielską. Dlatego to ty, rodzicu, powinieneś się zgłosić na jakąś może małą konsultację wychowawczą. Idziemy dalej. Jeśli po prostu najprostsze rzeczy powinny działać, pójść do takiego dziecka i umówić się z nim na pewną granicę. Od tej pory, proszę bardzo, kasujesz wszystkie swoje wulgarne wypowiedzi na temat internetu. I od tej pory rodzic powinien postawić granicę, że jeśli jeszcze raz użyje wulgarne słownictwo na portalu społecznościowym, będzie to równoznaczne z blokadą jego konta, usunięciem jego konta z portalu społecznościowego i zakaz albo może używanie tylko portalu społecznościowego w obecności dorosłego, który będzie kontrolował każdy wpis. Ciekaw jestem, czy jakaś 17-latka się na to zdecyduje. Albo 16-latek. Dlatego do tego punktu wychowawczego też potrzebni jest dwóch rodziców, ojciec i matka, żeby dobrze oddziaływać. Czasami wiadomo, system wychowawczy jest osłabiony, może czasami jest samotna mama wychowuje i sobie nie radzi. Tu już jest trudniej, ale to też właśnie zachęcam rozwiązanie tego pierwszego kroku, czyli zgłoszenie się na zdobycie może nowych umiejętności wychowawczych, bo może stare nie działają. Pytanie jest właśnie, czy co zrobiła tam pani słuchaczka już z tym dzieckiem? Szanowni Państwo, czy są jeszcze jakieś pytania? Już nie ma. Także jak nie ma pytań, Szanowni Państwo, ja w dzisiejszym temacie cyberprzemoc to tyle, co chciałem powiedzieć. Tyle, ile mogłem, pomogłem, objaśniając w ogóle specyfikę tego tematu. Zachęcam do następnych, bo to jeszcze nie koniec problemów w sferze online. Będą jeszcze następne, ale jeśli chodzi o cyberprzemoc, będziemy jeszcze o ten temat zaczepiać w paru programach, ale to w następnym. Na tą chwilę Mateusz Puchowski, bardzo mocno dziękuję za uwagę, dziękuję słuchaczom za pytania. Żegnam Was na programie Pozytywne Społeczeństwie. Zachęcam oczywiście do subskrybowania naszego kanału, a na tą chwilę bardzo mocno jeszcze raz dziękuję za oglądalność i do zobaczenia. Cześć! Jeżeli chcesz wygrać iPhona albo aparat Instax, to weź udział w naszym konkursie. Zbierz grupę 5 osób w wieku 11-16 lat i nakręćcie film o profilaktyce przemocy, przestępczości, uzależnień. Na materiały czekamy do 30 listopada. Więcej szczegółów znajdziecie na stronie www.pozytywnespołeczeństwo.pl. Zapraszamy do udziału.